Czy rugby to taki futbol amerykański bez ochraniaczy? Jakie były początki tej dyscypliny w naszym mieście? Między innymi na te pytania odpowiadał będzie Bartosz Ryś, zawodnik rugby Wrocław i członek zarządu Polskiego Związku Rugby. Rugby ma dosyć bogatą historię we Wrocławiu, a jak wygląda ta najnowsza historia? Kiedy to się zaczęło? To współczesne rugby obecne we Wrocławiu zaczęło się w 2004 roku, kiedy trener Tomasz Knap, który jest nauczycielem akademickim na Politechnice Wrocławskiej, założył sekcję, która sukcesywnie budowała swój prestiż na arenie polskiej, grając najpierw w polskiej lidze rugby 7, następnie już nawet w ekstralidze, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. Wówczas wrocławskie rugby doczekało się m.in. kilku reprezentantów Polski, właśnie w odmianie 7-osobowej. Następnie w wyniku powiększania się klubu, powiększania się sekcji powstał osobny klub, klub sportowy Rugby Wrocław, który sukcesywnie występował również w siódemkach, zajmując m.in. drugie miejsce po sezonie zasadniczym w Polsce. Wraz z wzrostem klubu, wraz z przyrostem liczby zawodników, ta drużyna postanowiła wystąpić w rozgrywkach rugby 15-osobowego, czyli tego najpoważniejszego klasycznego rugby, gdzie sukcesywnie występowała przez kolejne 3 lata, w debiutanckim sezonie zajmując trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal w drugiej lidze polskiej. Długie lata, długie sezony już za tobą. Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Dlaczego właśnie rugby, kiedy Wrocław ma tutaj pełną gamę różnych sportów, tak? Jest piłka nożna, no tutaj najbardziej popularna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, czy nawet te takie troszeczkę mniejsze dyscypliny, powiedzmy, jak baseball i temu typu podobne. Szczerze mówiąc, to przez większość swojego życia grałem w koszykówkę i wyjeżdżając na studia zagraniczne do Anglii, bardzo chciałem kontynuować to w sekcji akademickiej Uniwersytetu Exeter. Niestety tej sekcji tam nie było. No tak klasycznie wysłali mnie na piłkę nożną. Na piłce nożnej stwierdzili, że jestem zbyt brutalnym zawodnikiem i zasugerowali rugby. Wtedy się faktycznie bardzo zainteresowałem rugby. Obejrzałem Puchar Sześciu Narodów na miejscu. Trenowałem w drużynie Campbell School of Mines. I po ukończeniu tych studiów, właściwie całego roku za granicą, wróciłem na Politechnikę Wrocławską, gdzie przystąpiłem do sekcji prowadzonej przez wspomnianego już Tomasza Knapa. Puchar Sześciu Narodów, chyba taka największa impreza, jeżeli chodzi o rugby, tak najbardziej, jeżeli chodzi o atmosferę na stadionach. Zdecydowanie największy jest Puchar Świata, natomiast w Europie takimi nieoficjalnymi mistrzostwami Europy jest właśnie Puchar Sześciu Narodów, który od 2000 roku jest dopiero Pucharem Sześciu Narodów. Wcześniej grało tam 5 narodów. Anglia, Francja, Irlandia, Walia i Szkocja. W 2000 roku przystąpiły Włochy, natomiast teraz trochę spekuluje się na temat tego, czy nie wprowadzić relegacji i awansów do tego Pucharu Sześciu Narodów, ponieważ bardzo mocną reprezentacją teraz na świecie jest Gruzja, która bardzo aspiruje do rywalizacji z najlepszymi w Europie. Jakie są podobieństwa między rugby a futbolem amerykańskim? Ponieważ no, część osób wykazuje się troszeczkę niewiedzą, no i myli to chyba z racji tego, że to jest bardzo podobny kształt piłki i chyba tyle, prawda? Bo tu więcej podobieństw tak naprawdę nie ma. No właściwie wymieniłeś jedną z dwóch wspólnych cech tych dwóch sportów, bo faktycznie kształt piłki jest bardzo podobny, piłka do futbolu jest nieco mniejsza, a drugą podobną sprawą jest kształt bramki, ponieważ tam również odbywa się kop nad poprzeczką pomiędzy słupami. Futbol amerykański jest taką trochę córką rugby na rynku amerykańskim. Co ciekawe, Amerykanie zdobyli 2 medale olimpijskie w rugby w 24 i 28 roku. Natomiast dużo lepiej przyjęła się ta wersja skomercjonalizowana, troszeczkę przystosowana do warunków zarówno amerykańskich, jak i przede wszystkim warunków transmisji telewizyjnych, które wymagają wielkiej ilości przerw i reklam. Wobec czego ta ewolucja poszła w zupełnie innym kierunku. Natomiast trochę się mówi o takiej rywalizacji pomiędzy rugbystami i futbolistami. Natomiast my tutaj na wrocławskim podwórku doskonale wiemy, że zarówno futboliści grają w rugby, jak i rugbyści grają czasami w futbol amerykański, no i się sprawdzają. Ale takich docinków nie brakuje w kierunku właśnie futbolistów z waszej strony. Spróbujcie zagrać bez całej zbroi, prawda? Znaczy ja tutaj uważam, że futboliści, zwłaszcza wrocławcy, są świetnie przygotowani fizycznie, ponieważ faktycznie podchodzą bardzo profesjonalnie do treningów i myślę, że w rugby też przy odpowiednim przygotowaniu fizycznym, kondycyjnym przede wszystkim, daliby sobie radę. Natomiast faktycznie na całym świecie raczej mówi się o tym, że futbol jest takim sportem, który wymaga ochraniaczy, a rugby jest bardziej męskim. Natomiast trendy w światowym rugby pokazują, że bardzo dużo rugbystów
no już takich zbliżających się do trzydziestki czy do schyłku kariery, postanawia kontynuować ją w NFL. I w ubiegłym roku było dużo takich transferów z rugby do futbolu amerykańskiego już na tym światowym poziomie. A raczej w drugą stronę to tak nie przechodzi, prawda? To tylko bardziej z rugby w kierunku futbolu, czy w drugą stronę również? Co ciekawe, w futbolu amerykańskim, jak i w ogóle w całym sporcie amerykańskim, jest bardzo duży nacisk na to, żeby zdobywać medale. I od kiedy rugby stało się dyscypliną olimpijską, a w 2014 roku w Rio de Janeiro właśnie był debiut, przepraszam, w 2016 roku w Rio de Janeiro był debiut rugby na Igrzyskach Olimpijskich rugby siedmioosobowego. Amerykanie bardzo postawili na rozwój tej dyscypliny. Mają olbrzymi przyrost zawodników, którzy trenują rugby. Właściwie każdy uniwersytet już ma drużynę rugby. I wielu lekkoatletów, którzy nie kwalifikują się do tej najlepszej drużyny olimpijskiej, czy nawet drużyny na Mistrzostwa Świata, zaczyna grać w rugby. Również futboliści amerykańscy aplikują do drużyn rugby, ponieważ tam mają szansę na zaistnienie na arenie międzynarodowej. Mówimy o tym, że rugby to jest męski sport, brutalny? Ja bym nie powiedział, że to jest sport brutalny. Jest to sport, który wymaga dużej ilości konfrontacji z przeciwnikiem. Mówimy, że to jest taki drużynowy sport walki. Natomiast rugby jest bardzo szczegółowo opisane, jeżeli chodzi o zasady gry. I te zasady są bardzo pilnowane zarówno przez sędziego, jak i przez kapitanów drużyny. To znaczy w wyniku kolizji, czy w wyniku kontaktu z przeciwnikiem może dojść do wielu nieprzyjemnych incydentów. Dlatego bardzo duży nacisk w rugby kładziemy na bezpieczeństwo zawodników. No i też przede wszystkim uczymy od samego początku, właściwie od najmłodszych lat, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po boisku, jak bezpiecznie wchodzić w kontakt z przeciwnikiem, no i jak upadać, bo rugby to jest sport właściwie zrzeszający wszystkie inne dyscypliny sportowe. No właśnie, wszystkie inne dyscypliny sportowe uczycie dzieciaczków od najmłodszych lat i na samym początku to wygląda troszeczkę inaczej, bo tutaj dzieci również grają w rugby, ale no nie zderzają się, nie ma takiej konfrontacji. Rugby trochę się tak chwali, że jest pierwszym sportem, który od 1863 roku angażuje grube dzieci do sportu. My dajemy szansę wszystkim, ale tak jak powiedziałeś, w pierwszej kolejności uczymy ich przede wszystkim takiego charakterystycznego poruszania się po boisku. Bo co warto podkreślić, rugby przez swoje zasady wyklucza podanie piłki ręką do przodu, wobec czego tą osobą najbardziej wysuniętą na boisku jest zawodnik posiadający piłkę. W przeciwieństwie do koszykówki czy piłki nożnej, gdzie ci zawodnicy wybiegają na pozycję, szukają jakiejś przestrzeni. Tutaj to podanie wymusza obecność z tyłu za zawodnikiem, który biegnie z piłką. No i to jest taka pierwsza rzecz, której uczymy dzieci. Uczymy ich współzawodnictwo, uczymy ich fair play. Właśnie ja mam często porównanie z innymi sportami, w jaki sposób wychowuje się dzieci do gry w inne dyscypliny sportowe, w inne sporty drużynowe. No i rugby zdecydowanie chyba największy nacisk kładzie na koleżeństwo i takie braterstwo na boisku. Bo to jest troszeczkę tak, że jeżeli najmłodsi grają w koszykówkę, to jest typowo koszykówka, jeżeli piłka nożna, typowo piłka nożna, ale właśnie takie sporty, między innymi rugby, to jest taka troszeczkę ogólnorozwojowe. Szczerze mówiąc, ja mam bardzo dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o rynek brytyjski, który jest wiodący w Europie i tam faktycznie do sportu generalnie uniwersalnego angażuje się wszystkie dzieci. W każdej szkole odbywa się bieg na mile chociażby, w którym biorą udział wszystkie dzieci. Rugby jest sportem, w którym właściwie swoją rolę może odnaleźć dziecko o każdej posturze, o każdej wadze, o każdym wzroście, ponieważ jest tak duża dywersyfikacja pozycji, że jest tam miejsce zarówno dla no właśnie tych najgrubszych, takich, którzy są często wykluczani. Nie tylko gruby na bramkę. Nie tylko gruby na bramkę, nie zawsze musi być wybierany na końcu do składu, ale też angażuje w drugą stronę tych najdrobniejszych, takich, którzy być może w innych sportach okazaliby się takimi trochę popychadłami. W rugby mają odpowiednie zadania, mają takie drobne osoby właśnie, często rolę rozgrywającego, czyli takiego mózgu zespołu. I szczerze mówiąc, niezależnie od tego, jaki kto jest postury, drużyna zawsze staje za nim i w razie kolizji czy w razie jakiejś walki na boisku zawsze się wspierają i chronią tych najdrobniejszych. Rugby może nie jest najpopularniejszą dyscypliną w szkołach, ale również pojawiają się coraz częściej, coraz bardziej intensywnie zajęcia właśnie w szkołach podstawowych wśród tych najmłodszych. Tak, wielkim sukcesem okazały się projekty w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Polski Związek Rugby uzyskał finansowanie dla rugby tak, czyli sportu bezkontaktowego, ale właśnie z elementami rugby.
My we Wrocławiu również to realizujemy poprzez Wrocławską Ligę Rugby, w której w ubiegłym sezonie, czyli od września do grudnia, wzięło udział około 90 dzieci. Zaangażowaliśmy 4 szkoły. Już wiemy, że w tym nowym semestrze szkolnym przystąpią do naszego programu dodatkowo 3 kolejne. Dzieci bardzo lubią ten sport, to jest zawsze coś innego. Widzimy bardzo duże zaangażowanie zarówno uczniów klas 4, 5, 6, jak i nauczycieli. Liczymy na to, że te dzieci, które grają we Wrocławskiej Lidze Rugby i trenują rugby w szkołach w ramach SKS-ów, docelowo trafią do naszego klubu i zasilą drużynę juniorów, młodszych czy juniorów. I nie będzie trzeba już robić naborów, ponieważ będziemy mieli automatycznie na rybek młodych zawodników do pierwszego zespołu. Zdecydowanie nabory dalej będziemy robić, ponieważ dajemy szansę wszystkim. Natomiast liczymy na to, że faktycznie przede wszystkim będą się te nabory odbywały do drużyn najmłodszych. Czy jest troszeczkę wyróbny elementów, powiedzmy, gimnastyki czy akrobatyki? Chodzi mi tutaj konkretnie o wznowienia, kiedy no, dwóch zawodników najczęściej podnosi trzeciego, żeby tą piłkę złapać, przechwycić. Mówi się, że rugbysta to jest trochę taki atleta skończony właściwie, bo on musi być zarówno dobrym biegaczem, musi być zapaśnikiem, musi być, tak jak powiedziałeś, dobrze wygimnastykowany. Z drugiej strony powinien być też silny, powinien być w stanie unieść swojego kolegę do góry. Ta pozycja, którą wspomniałeś, to jest klasyczny wyrzut, wyniesienie zawodnika w aucie, ponieważ no, oglądając mecze rugby, bardzo często można zauważyć takie dosyć ekwilibrystyczne pozycje czy zagrania, natomiast to wszystko jest przemyślane, tam nie ma przypadku. Jak to wygląda z zainteresowaniem tutaj na naszym rynku wrocławskim? Organizujecie nabory, cieszą się one zainteresowaniem? Są tutaj nowi zawodnicy, którzy by z chęcią dołączyli do zespołu? Zdecydowanie jest tak, że naszym największym pomocnikiem w zasilaniu drużyny KLS Rugby Wrocław jest Politechnika Wrocławska. Co semestr właściwie 2 lub 3 grupy zajęciowe ćwiczą regularnie, co tydzień w ramach zajęć z WF-u. Nasza rekrutacja dodatkowo mobilizuje do uczestniczenia w treningach osoby z innych sportów. Bardzo nas cieszy to, że trafiają do nas coraz młodsi. Chcemy postawić przede wszystkim na rozwój drużyn kadetów i juniorów, którzy jako nasi wychowankowie będą mogli w następnych latach reprezentować nasz klub już na arenie ogólnopolskiej. Mówimy o tym, o takim charakterze rugby jako tutaj hobby, jako sport, jako wychowanie młodzieży, ale również można powiedzieć, że to jest poniekąd rola troszeczkę społeczna, tak? Bo zaangażowaliście się bardzo mocno we Wrocławskie Porozumienie Sportu, które ma na celu, wykorzystując budżet obywatelski, tutaj dosyć ładnie odnowić nam tutaj infrastrukturę sportową w Parku Biskupińskim. Tak naprawdę to zaczęliśmy naszą współpracę już w 2013 roku, kiedy razem z futbolistami, z lakrosem i z frisbee wystąpiliśmy z projektem w pierwszym budżecie obywatelskim i zajęliśmy pierwsze miejsce. Wówczas wyremontowaliśmy boisko przy ulicy Lotniczej, z którego dzisiaj korzystają wszyscy, nie tylko te sporty, które wymieniłem, przede wszystkim szkółki piłkarskie. To pokazało nam tak naprawdę, w jaki sposób partnerstwo może doprowadzić do sukcesu. I w tym momencie znowu wróciliśmy do rozmów, przygotowaliśmy nowy projekt, który zakłada rewitalizację właściwie nie tylko jednego boiska, ale całej infrastruktury sportowej w Parku Biskupińskim. Zaangażowaliśmy w to koszykarzy, zaangażowaliśmy w to paradoksalnie też wioślarzy, którzy w parku nie pływają, ale za to przygotowują się kondycyjnie. Również sporty sztuk walki nas wsparły. Tak naprawdę takie nieformalne wrocławskie porozumienie sportowe będzie dążyło do poprawy właściwie bezpieczeństwa infrastruktury sportowej, nie tylko w samym Parku Biskupińskim, ale planujemy też kolejne projekty i mamy nadzieję inwestycje w pozostałych częściach miasta. Czy uważasz, że to jest droga, którą powinny iść takie troszeczkę mniejsze kluby, które nie mają ogromnych budżetów, często nie mają swoich obiektów, wykorzystywać właśnie takie możliwości, które daje nam poniekąd miasto, prawda? Zrzeszyć się, wybudować faktycznie obiekt, który byłby wielofunkcyjny i potem jego korzystać, tak? No bo nawiązuje tutaj do tego, że podobną drogą poszli bejsboliści Baron z Wrocław, którzy po prostu ze środków budżetu obywatelskiego wybudowali boisko na Zakrzowie. To jest bardzo dobry kierunek, w którym właściwie wszystkie kluby sportowe, nie tylko te najmniejsze, powinny iść. Trochę się dziwię piłkarzom, że tak duża liczba klubów sportowych, tak duże środowisko piłkarskie nie porozumiało się na taką masową, regularną skalę właśnie po to, by w ramach budżetów obywatelskich czy środków marszałkowskich doprowadzić do rewitalizacji pozostałych boisk.
Wrocławski Budżet Obywatelski zakłada w swoim regulaminie między innymi ogólnodostępność tych obiektów, dlatego też trochę rozumiem, że kluby, które posiadają na własność swoje obiekty sportowe, czy też dzierżawią je od różnych spółek, no nie do końca mogą zaangażować się w WBO. Natomiast tam, gdzie to możliwe, a takich miejsc jest sporo, bo również na Przedmieście Oławskim są boiska betonowe, które równie dobrze mogłyby być trawiaste, jest Górka Szczepińska, świetne miejsce, w którym tak naprawdę znak czasu bardzo się odcisnął, a ma bardzo duże też tradycje sportowe, czy też park w, boisko w Parku Biskupińskim, Grabiszyńskim. To wszystko to są obiekty, które są ogólnodostępne, które na pewno przydadzą się wrocławianom, ale mogą z nich korzystać też zawodnicy klubów amatorskich czy półprofesjonalnych. Wróćmy już, przejdźmy może inaczej, nie wróćmy. Przejdźmy do typowo już do zespołu Rugby Wrocław. Zaczyna się kolejny sezon wkrótce. Z jakimi celami przystępujecie do tego sezonu? Drużyna seniorów Rugby Wrocław jest w tym momencie przebudowywana, wobec czego zrezygnowaliśmy z występów w rugby 15-osobowym z powodów naprawdę personalnych. Nie bylibyśmy w stanie wystartować we wszystkich meczach całych rozgrywek. Wobec tego drużyna seniorska występuje przede wszystkim w Pucharze Polski rugby 7-osobowego. W tym sezonie wydaje nam się, że zagramy w 3 lub 4 turniejach, walcząc o kwalifikacje do finału Pucharu Polski. Te turnieje będą między innymi w Sosnowcu, w Bolesławcu, w Bełchatowie czy w Zduńskiej Woli. Natomiast wielu zawodników naszej drużyny, zwłaszcza tych najbardziej doświadczonych, gra na wypożyczeniu w innych klubach. To znaczy przede wszystkim zawarliśmy porozumienie z zielonogórskim klubem Wataha, który występuje w pierwszej lidze rugby, właśnie po to, żeby nasi zawodnicy zdobywali jak najwięcej doświadczenia i mierzyli się o najwyższe cele. Docelowo oczywiście budujemy skład na ligę rugby 15-osobowego, natomiast to wszystko to są małe kroczki, które musimy wykonać, między innymi uzupełniając kadrę. Czyli czego można życzyć na najbliższy czas? Cierpliwości i wytrwałości w tych działaniach? Przede wszystkim popularności i jak największego upowszechnienia naszego sportu. Mamy nadzieję, że dzięki takim wywiadom uda nam się jak najwięcej osób zachęcić do uprawiania rugby. No, jest to sport bardzo ciekawy, jest nieco egzotyczny w Polsce, natomiast jak pokazują wyniki reprezentacji Polski, czy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, Polacy są stworzeni do rugby. Właściwie nasza postura, nasza fizyczność i determinacja bardzo dobrze sprawdza się w takiej dyscyplinie sportowej. Mówiliśmy o cierpliwości, o wytrwałości, popularności tego, więc życzymy. Bartosz Ryś, zawodnik Rugby Wrocław i członek zarządu Polskiego Związku Rugby, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.